Moi drodzy, po pierwsze, zaangażowanie. No ludzie, jeśli Cię nie słyszą, to po prostu Cię nie będą oglądać Twojego filmu, bo Cię nie słyszą. Ja stosowałem od samego początku tak zwany B-roll. No i przede wszystkim być sobą, nie naśladować nikogo, bo to jest najgorsze, co można zrobić. Ludzie nie są głupi, ludzie po prostu wychwycą. Jak zdobyć 1000 subskrypcji? Słuchajcie tego filmu, bo mam dla Was genialną strategię, jakiej nikt Wam nie poda. Okej, nikt nie ma genialnej metody na to, jak zdobyć subskrypcje na YouTubie i nie ma chyba genialnej metody. No tak naprawdę to jest zawsze systematyczność, zaangażowanie, dobry content, dbanie właśnie o swoich widzów, czyli wchodzenie w interakcję z nimi. I tak naprawdę to są te strategie, no tak naprawdę nie ma żadnych strategii. No dobrze, owszem, można znaleźć jakiś temat, jakąś niszę, która w tym momencie jest tak zwanym bardzo gorącym tematem i zdobyć szybciej te subskrypcje niż inni. No ale tak, ale to dotyczy tylko części youtuberów. Natomiast 90% youtuberów po prostu pracuje na to, żeby zdobywać te subskrypcje i każdy ma tam swoje jakieś metody. To znaczy generalnie wszyscy robią to samo, to co powiedziałem, zaangażowanie, regularne wrzucanie filmów, dobrej jakości content, dbanie o swoich widzów, ale każdy też ma jakieś tam swoje dodatkowe strategie, o których chciałem powiedzieć w tym momencie. Jeśli chodzi o subskrypcje na YouTube, ja na pewno nie odkryję Ameryki, tylko przez to, że wrzuciłem ostatni film, w którym dziękowałem Wam za 1000 subskrypcji, w którym dziękowałem Wam za Wasze zaufanie względem mojego kanału. I obiecałem też, że w następnym filmie, czyli w tym filmie, powiem, jak zdobyłem 1000 subskrypcji w ciągu 4 miesięcy. Jak się dowiedziałem, jest to szybko i nie szybko, ale jest to dość dobry wynik podobno. Dlatego chcę się z Wami podzielić, bo z Waszej strony było również zainteresowanie, jak ja to zrobiłem. Skoro interesujecie się tym, no to ja po prostu nie mógłbym tym się nie pochwalić. Miałem na myśli, nie mógłbym się tym nie podzielić oczywiście. I jak mówiłem, Ameryki nie odkryję, ale być może zastosowałem jedną technikę, która mi pomogła do tych właśnie oczywistych. Czyli jak zdobyć 1000 subskrypcji, o tym nie będę mówił, ponieważ nie jestem ekspertem, tak jak mówiłem, w social media marketingu. Natomiast powiem szybko, jak ja to zrobiłem. Moi drodzy, po pierwsze, zaangażowanie, czyli zaangażowanie z mojej strony względem osób, które lajkowały i które po prostu udzielały się w komentarzach. Czyli z mojej strony było po prostu wchodzenie w interakcję, odpowiadanie na każdy komentarz, reagowanie na każdy komentarz, odpowiadanie na każde pytanie. No może nie po kolei mówię. Kolejna rzecz to codzienne publikowanie. To było w moim przypadku, ponieważ nie każdy robi dzienne vlogi, więc natomiast ja starałem się codziennie publikować i starałem się, żeby każdy mój film wnosił jakąś wartość, żeby to nie był tylko film po prostu tak wrzucony, no żeby był jakiś tam codziennie wrzucony, ale żeby w każdym filmie była odpowiedź na jakieś pytania, które się pojawiają lub po prostu pytania, które gdzieś tam są w eterze i osoba trafiająca na taki mój film znajduje po prostu odpowiedź. Kolejna rzecz to była dbanie o jakość tych filmów, czyli przede wszystkim jakość audio. Jakość wideo też jest oczywiście ważna, dlatego zawsze staram się kręcić w 4K, natomiast jakość audio chyba jest bardziej istotna, bo no ludzie, jeśli Cię nie słyszą, to po prostu Cię nie będą oglądać Twojego filmu, bo Cię nie słyszą albo słyszą Cię niewyraźnie. Więc starać się też pracować nad wypowiadaniem słów, mam na myśli nad dykcją, no starać się troszkę wolniej mówić i starać się po prostu wyraźnie wypowiadać te słowa. Także to kolejna rzecz, którą ja stosowałem. I teraz bardzo ważna rzecz, której nie stosują wszyscy youtuberzy, no oczywiście każdy ma inny content, każdy w innej niszy, że tak powiem, pracuje, więc nie zawsze jest w stanie zastosować to, o czym ja powiem,
chociaż ja nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że w każdej niszy da się to zrobić. Ja stosowałem od samego początku tak zwany B-roll, czyli właśnie to, co w tym momencie widzicie. A więc B-roll, moi drodzy, B-roll, czyli te tak zwane wstawki przerywane jakimiś tam ujęciami, przerywane muzyką. To się fajnie ogląda, mi zawsze się to podobało i ja to zacząłem stosować w momencie, kiedy ja zacząłem to stosować, nawet nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Ale to jest fajne, to daje jakiegoś, to po prostu urozmaica twój film, to powoduje, że twój film lepiej się ogląda, że jest jakby ciekawszy, mniej nudny. No pomyślcie o zwykłych filmach fabularnych na przykład, no nie wiem, tak mi przyszedł Netflix teraz do głowy. W każdym filmie fabularnym, czy to w serialu, są takie wstawki, że gdzieś tam podjeżdża samochód, że ktoś gdzieś tam ubiera buty, zakłada płaszcz lub idzie gdzieś tam kawałek i zaraz dopiero mówi. Także takie elementy moim zdaniem są bardzo istotne. No i kolejna rzecz, którą ja robię, filmowanie tak naprawdę wszystkiego. Jeśli jesteś vlogerem, to tak naprawdę kamerę musisz mieć cały czas przy sobie i filmować dosłownie wszystko, wszystko co robisz. No dobra, z pewnymi wyjątkami, ale generalnie większość aktywności w twoim życiu, po prostu filmuj większość aktywności w twoim życiu, bo nigdy nie wiesz, co ci się przyda. I tak, moi drodzy, i generalnie rzecz biorąc, filmujesz nawet jak ubierasz buty, jak nalewasz sobie wodę do szklanki, jak parzysz sobie kawę, jak idziesz gdzieś tam kawałek nic nie mówiąc, jak nie wiem, pomagasz dziecku ubierać kurtkę, no wszystko filmujemy i później po prostu przeglądamy te materiały i właśnie w takiej postaci takiego B-rolla, takich przerywników, takich ujęć, takich wstawek, właśnie możemy to wykorzystać, a to się fajnie ogląda, to się fajnie klika i przede wszystkim to naprawdę cieszy oko. No i przede wszystkim być sobą, nie naśladować nikogo, bo to jest najgorsze, co można zrobić. Ludzie nie są głupi, ludzie po prostu wychwycą, jeśli ty próbujesz naśladować powiedzmy jakiegoś znanego vlogera, ludzie to po prostu wychwycą. Bądź sobą, przede wszystkim bądź sobą. I jeszcze raz bądź sobą. No i w filmach proś o subskrypcję. No dobrze, nie żebraj, nie błagaj, ale po prostu proś o subskrypcję. Uzasadnij, dlaczego chcesz subskrypcję. Powiedz, że chcesz subskrypcję po to, żeby twoi widzowie mogli być powiadomieni przez YouTube o każdym nowym filmie. I to jest naprawdę często stosowane uzasadnienie i to uzasadnienie jest jak najbardziej poprawne i działa. Więc proś o subskrypcję na przykład na początku filmu, na końcu filmu albo taką animację sobie po prostu zrób, która będzie automatycznie prosić o subskrypcję, to co na przykład w tym momencie widzicie na ujęciu. I tak naprawdę to by były wszystkie tajemnice tego, jak ja zdobyłem 1000 subskrypcji. Myślę, że każdy z was, stosując te same strategie, jest w stanie w ciągu kilku miesięcy zdobyć 1000 subskrypcji. Ja myślę, że jedną z takich ciekawszych strategii, które mi jakby przyspieszyły ten proces zdobywania subskrypcji, to jest właśnie ten B-roll, czyli te wstawki. Tak jak mówiłem, nie wszyscy youtuberzy to robią. Tak naprawdę mało youtuberów to robi. A moim zdaniem to powoduje, że filmy są ciekawsze, być może nawet lepiej promowane przez algorytm. Ale mówi do was amator na razie, początkujący youtuber, także nie jestem pewien tego, czy tak jest, jak powiedziałem. W każdym razie reasumując, polecam robienie tego B-rolla i na pewno wam to nie zaszkodzi. Także dziękuję za obejrzenie. Cieszę się, że mogłem się z wami podzielić moimi strategiami i cieszę się jeszcze raz, że obdarzacie mnie zaufaniem. Trzymajcie się, hej!